Siemano, 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 witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku. Dzisiaj przyleciał do mnie taki oto Dragonite V-Stars Pokémon Go. Wielkie pudło, zobaczymy co jest w środku, ile boosterków i co to wielkie pudło w sobie kryje, a ja was zachęcam do zapoznania się z opisem tego filmu, gdyż jest tam link do mojego sklepiku, w którym możecie nabyć sobie różne ciekawe single, jak i akcesoria. Koniec gadania, ja w międzyczasie wszystko już prawie otworzyłem. No i mamy takie pudło, jak to się otwiera. Chyba tutaj. O tak. No wygląda to ładnie. Mamy tutaj takiego oto bola, w którym nic nie ma. Możemy sobie schować do niego deck. Spoko. No w sumie taki na wystrój nawet niezły. Mamy promeczkę Dragonite'a. Zobaczmy, co tam się kryje w środku. Dragonite. O, ze stampem Pokémon Go. Fajny promeczka. Chodzić są dla was. Tu mamy dwie promeczki, no to od razu je zakoszulkujemy. Proszę, jedna. Pewnie trafi na sklepik. Druga. I zobaczmy, ile w tym oto magicznym pudle jest boosterów. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Tu jeszcze chyba jest taki o kod. Nie wiem, czy to jeszcze działa. Ale trzymajcie, kto pierwszy, ten lepszy. Pudło puste, wielki, duży karton. Nikomu również niepotrzebny. A my otworzymy sobie boosterki i zobaczymy, czy uda nam się trafić jakiegoś Mewtwo. Kodzik dla was. Ile tu? Raz, dwa, trzy, cztery. No i sprawdzamy. Znacznik V-Star. Slowbro. Całkiem spoko. Xatu, Steelix, Eevee, Pikachu, Squirtle fajny, Spinarak, Wimpot, Golispot na rewersie. O, i zaczynamy od Mewtwo, czyli powiedziałem, może będzie Mewtwo, no i jest Mewtwo. Nie ten co trzeba, ale jest. Zobaczmy dalej. Dawno Pokémon Go nie otwierałem. Jakoś wielkim fanem Pokémon Go setu nie zostałem, mimo że grałem trochę w Pokémon Go. Charmeleon na rewersie, fajno. O, i Blastoise, Blastoise Holo, zawsze spoko. To można uznać za drop, bo to akurat fajne. Ale lecimy dalej, no nie zwalniamy tempa. Bardzo mało subskrypcji, brakuje do 3000. 3000 subskrypcji, więc zachęcam was do subskrybowania kanału. A my mamy Lunatona, Bidoof, Wimpot, Bidoof, Magikarp, Meltan, Wimpot na rewersie. Oj, Melmetal VMAX, klątwa Melmetala. Melmetali wydrukowali po prostu zatrzęsienie chyba w tym secie. Co druga karta to Melmetal, mam wrażenie. No może co trzecia. Sprawdzamy dalej. Ja liczę na złote Mewtwo lub Mewtwo Rainbow, bo to chyba jest topka tego setu. Xatu, Steelix, Apom, Charmander, Eevee, Numel i to nie jest Ditto, Sylveon na rewersie i YOLO Melmetal. O, w sumie całkiem nie fajnie otwierać ten set. Jak się wie, że można trafić te Mewtwo, to całkiem fajnie się otwiera. Szkoda, że nie wiemy, jakie mamy tutaj na niego szanse. Obstawiam, że niewielkie. Moltres Holo. Tu w każdym boosterze jest YOLO, więc nic nadzwyczajnego na razie nam się tu nie przytrafiło. To leci na podłogę wszystko. Spinarak. Otwiera nam booster. A my sprawdzamy. Lunatone. Slowbro. Xatu, Spinarak, Wimpot, Larva, Numel, Bulbas, Numel i to jest Ditto. Pozostawiamy, bo to jest Ditto. Nie będę tego odklejał. Może fajniejsze kiedyś może będą nieodklejone, ale tutaj można odkleić tą przednią warstwę i pod spodem jest Ditto. A po czym to poznać? Tutaj w lewym dolnym rogu jest taki znaczek Ditto. Oj, to już jest karta. No trudno. To zróbmy to tak. Dragonite V-Star, czyli patrzcie. Pucha Dragonite'a, dropi Dragonite, czemu nie?
Dwa boostery to go. Czyli to jest przedostatni pack. War to fajny art. No te karty kiedyś będą fajne, no bo to są startery. Ale to jeszcze trochę wody musi upłynąć. Dragonite. To mamy Dragonite'ów. I Last Pack Magic. O, zabieraj tą folię. Przykleiła się do mnie. Last Pack Magic. Sprawdzamy, co w Last Packu. Slowbro. Candela. Lunaton. Charmander. Apom. Bulbasaur. Pidaf. Magikarp. Na rewersie Gyarados. I ostatnia karta. Śpiący Snorlax. Więc zobaczmy sobie dropy z tego bola. Dragonite V, Dragonite V Star. Tutaj mamy Numela. To jest Ditto. Melmetal V Max. Blastoise, Mewtwo V, Dragonite V Star i Dragonite V. No, dużo Dragonite'ów. Kulka myślę może zostanie do wystroju, bo całkiem nieźle się prezentuje. Może właśnie będzie o tu, będzie stała. No całkiem spoko to wygląda, więc ja Was zapraszam do subskrybowania kanału, zostawienia łapy i komentarza pod tym filmem. No i widzimy się na kolejnych odcinkach. Cześć!